Ja w zasadzie miałem ten wywiad zacząć pewną znaną przyśpiewką intonowaną, szczególnie w pierwszej lidze, na trybunach naszego klubu. Na całym świecie, dokładnie, ale tu podkreślam nasz klub. Ale z racji z tego, że jakbym zaczął śpiewać, to prawdopodobnie wyszedłbyś z tego naszego zaimprowizowanego studia, to po prostu witam Pawła Abbota w tym naszym właśnie pseudostudiu. Witam cię, Pawle. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, no i za pomoc, bo mieliśmy tutaj problem mały techniczny. Paweł, haker, kamerzysta, także człowiek orkiestra, ogarnął nam to i kamera działa. Paweł, dzisiaj jest 30 dzień czerwca, data chyba trochę symboliczna dla ciebie. Coś się kończy i coś się zaczyna, czy coś się tylko kończy? Na razie tylko się kończy, niestety właśnie. Czekam na jakieś tam odpowiedzi. Są też jakieś kluby zainteresowane, no ale jeszcze jest czas. Z Anglii też? Ale z powrotem na zmywach. No to mi roboty od razu załatwisz. No właśnie, a propos tego tematu Anglii. Urodziłeś się w Yorku, ale nie w New Yorku, tak? O ile się nie mylę. W starym Yorku, tak. Dokładnie. W oryginalnym Yorku. Zaczynałeś w Beagle Boys, o ile się nie mylę, tak? Taka drużyna. Znaczy, taka była zabawa. W wieku 11 lat przyjechałeś do Polski. Pierwszy raz. Tak, parę razy na wakacje przyjeżdżaliśmy, ale tak na stałe pierwszy raz. I później ten 11-latek, który przyjeżdża tu na stałe, zaczyna też grać tak Kujawiak, Włocławia, Łokietek, Brześć Kujawski. Jak się czuje jednak w takim, no troszeczkę nowym towarzystwie? Nie mówię tylko piłkarsko, ale ogólnie. No, nie wiem, tak myślę, że ten wiek... W tym wieku, jak miałem 11 lat, jakoś łatwiej to jest. Wiadomo, im starszy, tym gorzej. Wiem, już mój brat miał 13 lat wtedy i jemu było troszkę już gorzej, więc uważam, że ja jeszcze ten wiek, gdzie jakoś łatwiej się adaptował. Tak, i jakoś nie kojarzę, żeby jakoś tak ciężko było. No zresztą pewnie miałeś taki sam dystans do siebie i do świata jak teraz. No, i było ci łatwiej. To, tak? Może to pomogło, tak. Brat był taki sam, skoro poruszył się? Nie, bardziej taki zamknięty w sobie właśnie. Tak? Miał ciężej. Tak. Aha, ty przyjąłeś te wszystkie takie pozytywne, no ogólnie fluidy wszelkie. Tak. Później wracasz do Anglii, jest drużyna Preston, jest drużyna Bury. Tak skaczesz, tak? Jesteś wypożyczany do Bury. Tak. Taki prawdziwy, potężny kop to jest Huddersfield. Właśnie tutaj jestem ciekawy, bo ja doczytałem się, że było 48 goli na twoim koncie w Huddersfield, ale znowu w wywiadzie na stronie udzielonym właśnie któremuś z dziennikarzy z Huddersfield jest mowa o 51 golach. Także ile było naprawdę? Właśnie nie wiem, sam może... 51 lepiej brzmi, nie? Jeszcze. O wiele, 60 jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, możemy podbijać ale ten benek. Nie, wydaje mi się, ile tam? 44? 48 było 8. Podane na jednym z polskich portali, natomiast wywiad to w momencie twojego odejścia, ale o tym za chwilę, było 51 golach. Może jakieś puchary? Może, no właśnie, może to było ligowe, a 51 z pucharami. Aha, no tak czy tak imponujące. Dorobek, no i właśnie stamtąd się wzięła ta przyśpiewka. Ty wcześniej znałeś tę przyśpiewkę, oczywiście nie w sensie hitu, no to też był hit, ale już o tobie. Tak. O, w szatni Arki, kto to puścił? Michał, nawet pan. Nikogo to nie dziwi, tak? Zresztą kiedyś jak udzielałeś chyba wywiadu, to zaśpiewał, to tak zaintonował, gdzieś przychodził i to się chyba stało takim hitem, no o trybunach to wiemy, zresztą ty potrafiłeś też tańczyć, tak, przy tym po strzelonych golach. Fajnie brzmi. Fajnie brzmi, tak, zdecydowanie. Oby brzmiało jak najczęściej, no jeżeli nie teraz już w Arce, no to w innych klubach, tego ci oczywiście życzę. Paweł, twoje przejście do Arki, zresztą cała twoja kariera to taka sinusoida, właśnie no Huddersfield, później jak już pojawiłeś się w Polsce, też różnie bywało, nawet w Arce, tak? Sam się śmiałeś, tak. Że chciano się ciebie pozbyć, a ty tak. Wracałeś. Tak, tak. No już kilka razy właśnie. Raz tak było, chyba po pierwszym sezonie, gdzie było tak, że raczej już jestem na wylocie i nie wiem, to decydowało, czy nie znaleźli kogo, czy jak. No teraz już nieważne, no zostałem i... No i myślę, że pomogłem w tym awansie i znowu
tylko kontuzja się przytrafiła. I też taki znak zapytania było przed, jeszcze przed tym sezonem ostatnim. I, no, ale mówię, no, udało się znowu jakoś dogadać się i no, 3 lata byłem. Czyli tak kombinowali, jak się ciebie pozbyć, tak? A ty rzep się trzymałeś, nie dałeś się, tak jak to ładnie określiłeś, że już 3 razy się chcieli mnie pozbyć, także jeszcze nie do końca wszystko wiadomo, no już teraz prawdopodobnie, też ciągle powiem, prawdopodobnie wiadomo. No i to można powiedzieć tak, można wziąć takie wnioski, że jednak z tymi działaczami łatwo w Arce nie miałeś, tak? Gdzieś tam w końcu udowodniłeś tę swoją przydatność, no, ty powiedziałeś, że myślisz, że pomogłeś awansie, ja myślę, że byłeś jednym z jego konstruktorów i zrobiło to na mnie też ogromne wrażenie. Gra to jedna sprawa, druga rzecz, taka ta odporność na krytykę także ze strony kibiców. Taki dystans pomaga i w piłce, i w życiu. Skąd to się bierze? Czy to po prostu taki się urodziłeś, czy gdzieś poprzez swoje przeżycia nabrałeś tego dystansu? Znaczy myślę, że w jakimś stopniu zawsze byłem. Miałem taki dystans do siebie, ale też no, życie nauczyło, żeby jeszcze bardziej jakby podejść do siebie z dystansem, bo no, szczególnie w piłce, tak, no, jesteś na świeczniku cały czas i są kibice, którzy wiadomo, życie by oddali niektórzy i... Albo kogoś zabili. Albo tak, albo łatwiej właśnie. No. Tak, no, że jednak no, widzą, ktoś komuś nie idzie, ktoś nie gra, czy może ktoś się nie stara, no to wiadomo, ma prawo się zdenerwować. I myślę, im dłużej grałem, to bardziej rozumiałem. I też jak już ktoś, powiedzmy, no, miał, wzywał, czy narzekał, już nie przejmowałem się tym tak bardzo, bo rozumiałem jego frustrację. I też był dla mnie taki sygnał, że dobra, trzeba się wziąć, trzeba pokazać, że jednak coś potrafię. No i pokazałeś. A ten twój dystans stał się sławny, jakiś taki symboliczny, to taki twój znak firmowy. No, nie ukrywałem już, jak umawialiśmy się na wywiad, że będę usiłował wyciągnąć jakieś anegdoty, ale powiem ci, dobrych masz kolegów, twardo się trzymają, nie chcą cię do końca sprzedać. Przemka jakoś łatwiej, wiesz, sprzedawali. Ale właśnie a propos tego dystansu, to sam Michał powiedział ten mecz w Chorzowie. Pamiętasz, gdzie tam kibice Ruchu, gdzie grałeś, no trochę tak mówiąc cisnęli ci. No i to było fajne, to widziałem, jak schodziłeś z murawy, no i się śmiałeś. Ale właśnie Michał powiedział, że nawet w szatni się z tego śmiałeś, mało intonowałeś przyśpiewki, które intonowali oni tobie, pewnie niezbyt przychylne. No to nam robi wrażenie, trudno chyba jakoś tak do tego, aż tak na ludzie podejść. No nie wiem, no, nie wiem, jakoś no, też no, dlaczego mam się tym przejmować, tak, no, nie wiem, no, oby tylko takie problemy w życiu były, tak, jakoś też wychodzę też z tego, że no, poważniejsze problemy są w życiu niż jak ktoś coś tam źle śpiewa. Słowa kości nie łamią, tak, jak to mówią, jak to się mówi. A propos tych wszystkich anegdot, no jedna najważniejsza rzecz, która mi utkwiła w pamięci, a nie tylko mi, bo o tym akurat i wspomnieli zapytani piłkarze. Legendarna małpa. Skąd to się wzięło? Właśnie sam nie wiem jak przyszła. Zawsze wiem, że mój ojciec właśnie naśladował kiedyś, jak byliśmy młodzi, to zawsze lubił rozśmieszać nas i kiedyś właśnie małpę udawał i chyba po tym to przyszło, albo to kiedyś w szatni zrobiłem właśnie i właśnie chłopacy mówili, że jak uda się kiedyś strzelić, to żeby zrobić to. No i zrobiłeś. I zrobiłem. Bardzo dobrze, wiesz, mówię ci, że masz talent aktorski. Właśnie. Albo wyglądam jak małpa za bardzo i to jakoś łatwo. Nie, ja będę oceniał, wiesz, bo jakbym zdjął koszulkę, to... a propos filmu, tak? Wspomnieliśmy tu o talencie aktorskim. Lubisz Władcę Pierścieni? Oglądałeś Władcę Pierścieni? Pierwszą część. Tak? A znasz nazwisko reżysera? Jackson, tak? Tak. Wiesz, czemu pytam? Tak. To wasze rozstanie nie było zbyt przyjemne, mimo no, tak, tych wielu goli. Gdzieś tam chyba miałeś żal do Petera Jacksona. No, znaczy... Mówimy o Huddersfield. Tak, no, tak, właśnie, tak. Nie o Arce. Znaczy... Nie wiem, ciężko. Myślę, że też trochę po mojej stronie też była wina. Wtedy wiadomo, trochę młodszy byłem, wtedy się wydawało, że cały świat przeciwko mną i może trochę za dużo też
winy na jego jakby barkach położyłem, ale jakoś, nie wiem, nie byłem do końca jemu, nie pasowałem jemu, to też wyczuwałem. Za dużo strzelałeś, tak? No może tak, pokrzyżowałem mu plany, że ktoś inny miał grać, ale nie, no i wtedy tak jakoś, nie wiem, był, nie wiem, 3-4 mecze pod rząd strzeliłem, jedną nie strzeliłem, już jakby na ławkę byłem posadzony i tak do końca nie podobało mi się to. No nie, trudno, żeby to się podobało. Jeszcze to nie był szczyt tego twojego dystansu, tak, do siebie. Czytałem właśnie ten wywiad, kiedy odchodziłeś z Huddersfield. Było tam twoje wspomnienie najszybszego hat-tricku. Powiedz coś o tym więcej. Najszybszy hat-trick Huddersfield. Dokładnie. No. Wyleciało z głowy? No, trzy bramki wtedy, tak? Tak. No to właśnie nie wiedziałem, czy to jest hat-trick, nie? I teraz już wiem. Co to był za mecz, z jaką drużyną? Port Vale. A, sport. Tak. A piłkę zabrałeś? Tak, mam. Masz piłkę, tam wszyscy tak? Podpisali i właśnie wziąłem na pamiątkę. Aha, to czyli ten zwyczaj już trochę lat jest. Nie wypadają ci wieku oczywiście, bo myślałem, że to jest jakiś świeży zwyczaj z tymi piłkami, zabieraniem piłek. Ja to już od bogatych moich czasów. To już ciekawe, czy jak walce byś strzelił hat-tricka, mógłbyś wziąć piłkę. No, jakbym zapłacił, tak? Wydarzył. Do rady. Nie, chyba Markus strzelił jakiś hat-trick, chyba wziął piłkę, to mi się wydaje. Chyba tak. No. Ciekawe, czy w klubie o tym wiedzą, czy będziemy mogli o tym puścić. No tak, a propos tej Anglii, no bo ja myślę, że mało kibiców wie o tym, że miałeś kontakt, może nie jakiś wielki, ale jednak ze znamienitymi postaciami, na przykład David Moyes. No, w ogóle on mnie sprowadzał z Polski właśnie. Tak. Preston? On sprowadził mnie do Preston, no, tam nie wiem, chyba pół roku, trochę dłużej, bo zaraz do Evertonu przeszedł. Ale to był jakby początek jego wielkiej kariery. Tak? Jeszcze wtedy nie wiedział, że no właśnie, Manchester, no jak no tam właśnie, się potoczyło, jeszcze, tak się potoczyło. No właśnie, jakby no trochę wiadomo, no, w tym Evertonie dobrze mu szło. No i od tamtej pory trochę gorzej, no ale nie ma co ukrywać, no, dobry trener. No tak, no i to jednak robi wrażenie. Nie wiem, czy warto jest piłkarz, który miał kontakt z takimi trenerami. Byłeś też w Swansea, no wtedy to było trzecioligowe Swansea, ale tak. Tam raczej poszło ci średnio jeden gol, prawda? Tak. Tam było, właśnie to by odchodziłem z Huddersfield, tam to było takie, no bardziej takie wymuszane, bo widziałem, iż tam nie mam przyszłości u tego trenera. I to ile mogę wymówek wymienić? Wszystkie. Zawsze się śmieję, bo zawsze milion wymówek każdy. Tak, ja kiwam głową. Tak, dalej. No. Nie, ale generalnie no źle poszło. Nie ma co oszukiwać. Jedna bramka chyba na 15-20 meczów gdzieś i też ciężko było mi się tam odnaleźć. A propos Anglii, ty jesteś kibicem Arki oczywiście, to jest pewne, wiadomo, ale oprócz tego, podobnie zresztą jak twój brat, Liverpoolu. Liverpool, tak. A wspominałeś mi, a reszta twojej rodziny w Anglii to Leeds United, tak. To no bliższe mojemu sercu. Tak. No bo my z York to blisko Leeds, ogólnie cała rodzina wokół właśnie Yorku, Leeds mieszka i dlatego. Ale my ostatnio właśnie brata, jak się pytałem, no to mówi, że no ja oczywiście, bo starszy brat to i ja, ale że mówi, że któregoś dnia mówi, a kto najwięcej wygra, to będzie kibicował im i od tego się zaczęło. A bywałeś na meczach na Amfitro? Parę razy byłem, tak. Aha, no wiele razy. Wiesz. No właśnie tak. I to ze Swansea, tak? Wtedy. Dokładnie ze Swansea, także to się tak ciekawie połączyło dosyć. No. Dobrze, mamy więc załatwionego Petera Jacksona, mamy załatwioną Anglię, jakby to głupio nie zabrzmiało, nasz tutaj arkowy Brexit. Wróćmy w takim razie do Polski i do wypowiedzi piłkarzy, tych, którzy dali się namówić na jakieś tu zeznania w twojej sprawie. Jakby to nie zabrzmiało, bo podkreślamy ciągle i będziemy podkreślać, że i podkreślają to twoi koledzy, że Paweł jest zabawny, pozytywny słowa tego znaczenia, śmieszny, ale że jest też to drugie oblicze Pawła. Takie, że potrafi dać wsparcie. Ja się śmieję, że tu się spotkało dwóch ojców, bo mi się często wypomina, że Michał nalepa to taki mój synek.
w cudzysłowie. Michał wspomina też w takim sensie jakoś też oczywiście w cudzysłowie o tobie. Podkreśla, że jesteś, może dokładnie tego nie zacytuję, ale że byłeś człowiekiem, który nie robił czegoś w stosunku do niego w stylu buzi buzi, jak jest pięknie, tylko kiedy Michał gdzieś się tam załamywał, ogarniałeś go, mówiłeś mu, żeby się wziął w garść i wszystkim udowodnił. To chyba miłe słyszeć takie słowa od jednak młodszego kolegi. Czyli coś to mu dało, pomogło. Jak Michał reagował na takie porady? No tak. Bo to jest nerwus, wiadomo, nie? No, nie obrazi się. Chyba, ale teraz to będzie. Ale właśnie, no, nie, no to jest... No dlatego no, potrzeba coś takiego. Ja wolę takich zawodników jak on, którzy no, też nie powiedzą, zawsze coś mu powiedzieć, nerwus, nie, jak nie idzie po jego myśli, zdenerwuje się, bo takich zawodników potrzebujesz na boisku. Z charakterem. Tak, z charakterem. Na boisku, jak no, widzisz, jak ktoś da sobie tam w kaszę dmuchać, no to masz go, nie chcesz takiego człowieka za plecami na boisku, tak? A zawsze się śmiałem, jak jakąś spinę, czy coś śmiałem na boisku pierwszy, kto polatywał, tak, właśnie Michał. No i takich, oczywiście. I takich się, ludzi się szanuje, tak. No i miło, że no, słuchał, co do niego też mówię, bo też no, człowiek im starszy też chce przekazywać. Jak ja byłem młodszy, też przekazywali mi. Wiadomo, wszystkiego się nie słuchało, ale mam nadzieję, że Michał no, więcej weźmie i bardziej na moich błędach się nauczy. No, najlepiej uczyć się na cudzych błędach. Właśnie. Dokładnie. A propos jeszcze właśnie ocennej wypowiedzi Michała, no bo nie będę robił cyrku, nie będę udawał. Ktoś mi coś tam tak powiedział, to mówił Michał. Może dla wielu kibiców to będzie zaskakujące, ale Michał to pisał, mówił, pisał mi jak najpoważniej, że na treningu mówiono na ciebie Messi. Może nie błyszczałeś techniką, zawsze się śmiano, że jesteś tak szybki, że trzeba ci piłkę zagrać na dobieg, tak? Ale jeżeli chodzi o technikę, i to już Michał mówił poważnie, że jeden zwykły prosty zwód, dobre zestawienie i potrafiłeś dwóch rywali zostawić z tyłu. No, robi to wrażenie. Znaczy, ja wiem jedno, Paweł Abbott zawsze w meczu Arki musiał zagrać piętą i dobrze to wychodziło. Nie, no, wiadomo, też wiem, jakim jestem piłkarzem, tak, no, nie będę, też dużo jakby muszę dobrze współgrać ze skrzydłami, z pomocą, no, nie wezmę, nie kiwnę 3-4 i z 20 w okienko, tylko tak bardziej... Kiwnąć może kiwnąć, tylko gorzej będzie z minięciem, nie? No właśnie, no, tak. dokładnie. No i no nie wiem, może Michał był za pochlebny w swojej wypowiedzi, ale no, też miło. Myślisz, że tak. Chciał stworzyć taką ikonę? Tak? Taki duch wdzięczności. Znaczy... Ale właśnie odnosi właśnie Messi właśnie też, bo kiedyś tak było, że jakoś się udało tam dwóch, trzech kiwnąć na zakos i właśnie... Na zakos, że, dokładnie tak powiedział. Właśnie na zakos i właśnie nagle wszyscy Messi. No ale wiesz, no tak się śmiejemy, trochę traktujemy to z dystansem, no ale pamiętasz akcję z Wisłą Płock? Tak jak po długim rogu Kiełpinowi strzeliłeś, 4-2 wtedy było dla nas. Tak. Tam dwóch czy trzech gości minąłeś. Mało, potem jeszcze była taka akcja już chyba nawet w Ekstraklasie, gdzie też udało ci się zrobić podobną, no, tylko że no, nie strzeliłeś gola. No, z piastem no, właśnie. Tak. Także to nie do końca coś tam Michał widzi. No, coś, no, właśnie, także coś kiedyś jest. Będzie łowcą talentów. Jeszcze nie teraz niech sam swój rozwija. Potencjał, talent, tak. Ale no nie wiadomo. No dobrze, ale dosyć o Michale, bo będziemy ciągle mówić o nim. Nie ma co za dużo mu słowa. Tak, zwariuje, zwariuje ze szczęścia. Bo jako jedyny chyba ogląda te wywiady. Tak, jako jedyny, a ja go proszę, żeby nabijał, wiesz? F5 i 2000 musi być nabite i wtedy jest okej. Okay. Nie no, tryto jeszcze czasami obejrzy, wiesz? No. Nie, bo moje IP to będzie rozpoznane od razu, czyli to jest zablokowane, także nie nabiję sobie. A kto był największym? Jest największy żartownisiem w szatni, w Arce. I dlaczego Paweł Abbott? No właśnie, też takie jedno. Nie, właśnie ja też zawsze powtarzam, to nie jest, że tylko ja chodzę i tak, tylko jest tak, no sporo osób jest, że tak, no bo jak nie wiem, jedna osoba by stała i cały czas by żartowała, to by się nudne robiło i już dobra, cicho będzie już w końcu. Adam Marcinek?
No też. No ale właśnie mówię, Adam Marciniak, Tadek Socha, skąd właśnie... Nie wygląda, właśnie, nie wygląda. Właśnie to jest osoba, która za dużo mówi. Tak? Właśnie, on właśnie przesadza. Dlatego czasami. Potem nie chcę mówić, już ma dosyć. Tak, no? już Tadek czasami cicho, ale jest już... No nie, no mówię, no tam każdy coś wnosi do tego, dlatego no ta atmosfera się tworzy przez jakby całą drużynę. I mówię, no sobie się Antek... Siema, dobre docinki ma, naprawdę. Ale to też, znaczy nie, no pokazał to, wiadomo, na temat Leandro bodajże, ale też tak bardzo poważny się wydaje, księgowy, ładnie ktoś to określił, że piłkarz o wyglądzie księgowego, no i coś w tym jest, no bo Rafał gdzieś się wydaje dosyć poważny, a to ostatnio mu wręczyliśmy nagrodę Arko w Cypel, to był strasznie taki jakby przestraszony, może dlatego, że ja mamy 90, Rafał trochę mniejszy, wpadł ktoś tam pod szatnię, nie wiadomo co się dzieje. No tak, no to jest ważna sprawa, bo właśnie ten dystans gdzieś się zjednywał ciebie wśród kibiców. Ja nawet pamiętam sparing w Grudziądzu z Olimpią, gdzie jeszcze ci nie szło. Alek Aleksander grał w Grudziądzu, ty zaczynałeś u nas. Chrypa mi łapie, muszę się napić za chwilę. To jest woda. I bardzo. I nie ukrywajmy, że jak byliśmy na tym meczu, no taka trochę, no kibice z Grudziądza to robili sobie podśmiechujki z Alka, my trochę z ciebie, ale to był przełomowy moment, wiesz, bo kiedy schodziłeś z boiska, pamiętam, podeszliśmy pod płot i właśnie taki dystans, ale z drugiej strony energia i przekonanie sprawiło, że potem napisaliśmy zresztą na Twitterze z Davidem, że jesteś przekonani, że Paweł Abok nastrzela goli, pisaliśmy o 10, no przegrałeś, strzeliłeś 12. Także czasami jest ten instynkt. Ja tutaj teraz się pucuję, może zostanę scoutem. Nie no, jakoś ci wybaczymy to. Zresztą mówimy o tych 12 golach, nie zapomnijmy o dwóch golach teraz w drodze do Pucharu Polski. Bardzo istotny, chyba sam przyznasz. No tak właśnie, no też nie chcę tutaj udawać, że no, nie, ale no myślę, że ogólnie no ta bramka, nie mówię, że akurat ja strzeliłem, ale na Bytowi, że to no jednak no była, kto by nie strzelił, no była, kardynalne była właśnie ważne, szczególnie, że z tym z tą bramką na wyjeździe. No tak, to było bardzo ważne. Także jesteś konstruktorem nie tylko awansu, ale i Pucharu Polski. Nie sam oczywiście podkreślamy, ale teraz rozmawiamy z tobą, więc podlizujemy się tobie. Tak ustaliliśmy i niech tak zostanie. Niech już będzie. Niech już tak będzie, oj to. A nie zdradzisz, z jakich klubów masz propozycję? Nie. Kurde, myślałem. Bo nie ma. A to mogłeś wymyślić. 19, na razie 19 ofer z ekstraklasy samej. Aha, to jest rezerw i z pierwszego zespołu z ekstraklasy. Nie, to bardzo dobrze. Są dwa kluby, które są, które powiedzmy... Z ekstraklasy? Nie, w pierwszej lidze, z którymi negocjuję. Nie no, z ekstraklasy. Czyli będziesz razem z Przemkiem Stolcem i Trytko, tak? Może. No jeszcze nie wiadomo. No tak, no Przemek jeszcze nie powiedział, nie spakował się jeszcze do Głogowa, nie pojechał. Tak, no, ciężko wyjechać. Ja rozumiem jak wyglądają negocjacje, także nie będę cisnął, ale muszę, bo wiesz, wtedy Michał 3000 razy nam nabije. No tak. Druga część była przerwa na reklamę. Paweł, wracając jeszcze do Arki i do twoich urazów, to prawda, że sam się leczyłeś prywatnie? Znaczy, no chodziłem jeszcze tak? dodatkowo, żeby jakby przyspieszać te różne rehabilitacje, jeździłem, tak. No bo tak właśnie słyszałem. A z leczenia w klubie jesteś zadowolony? Jesteś, no teraz jesteś zdrowy. No teraz zdrowy. Znaczy, no nie chcę tutaj narzekać. Nie zmuszę cię do narzekania. Możesz powiedzieć pomidor. Tak, no, nie, no myślę, że no, pomidor, tak. Okej, musiałem się napić, jeszcze do tego wykorzystałem to. Widziałem, że będziesz się dłużej zastanawiał. Przynajmniej tak zakładałem. Ale ruszyłeś ostro po przerwie. Tak. No to zawsze wiesz, dłuższa przerwa na cięcie. Tak, właśnie to pierwsze, o tu nie, a tu ba. Wyciągnął. Jeszcze chcesz grać w piłkę, sam to podkreślasz. I dobrze, bo jeżeli już te urazy wyleczone. Myślę, że warto jeszcze się będzie oglądać na Murawie i mam nadzieję, że kibice kolejnego klubu, w którym w jakim byś nie grał, podchwycą tę piosenkę, my będziemy ją rozsyłać, tak? Do HD3, żeby jeszcze zabrzmiała na trybunach. No właśnie, a co w końcu po zakończeniu kariery? Jakie plany? Menadżer, trener, no wiesz, że ja szukam klubu, także też dlatego cię pytam. Tak, tutaj. No, nocnego chyba. Dobry scout, tak, potencjał jest. No. Nie wiem, tak. Nie wiem, czy w piłce będę chciał zostać.
no tak w sumie może się mówi, ale 3-4 lata bez piłki może nagle się obudzę, a nie, jednak brakuje mi tego i tak się często zdarzało. No właśnie, też od tego. Na razie no, chcę jak najdłużej grać, bo to największa przyjemność sprawia. No, ale poza piłką no, też bardziej stronę takiej turystyki, właśnie jakiejś właśnie wynajmu i tak dalej. Już jakby już od dłuższego czasu planuję właśnie tą swoją emeryturę po piłce i w tym kierunku jakby poszedłem i mam nadzieję, że to wyjdzie. A to bardzo ciekawe, bo jednak jest jakiś taki schemat, że piłkarz jednak menadżer, nawet to rzadziej, ale trener, wychowawca młodzieży albo trener gdzieś tam na drużyn seniorskich, ewentualnie menadżer, scout, bardzo oryginalne, ale oczywiście zakładam, że nie będziesz wynajmował swojego mieszkania w Gdyni, no bo wiem, że kupiłeś mieszkanie w Gdyni. Znaczy... W sensie turystyki, no. Tak, nie, no to swoje kupione to nie, to właśnie... Chciałbyś je potem rozpoznać. Bo. Tak. Nie, właśnie no inne tam... Wiesz co, Przemkowi może rzeczywiście wejdę słowo wynająć mieszkanie, Przemkowi Trytko. Wiem, czy oglądałeś wywiad z nim, on tak lubi oprawy robić w mieszkaniu. Słyszałeś to, tak? Ze Słonecznikiem. Tak, no to... Czyli możesz. Tylko dużą kaucję. Tak, bardzo dużą i dużo gaśnic. Co? Przejdę do pytań kibiców, bo jest tu parę pytań, potem kibice właśnie zarzucą, że zachęcamy do zadawania pytań, do przesyłania pytań, a ich nie zadaję. Taki mam ciśnienie lans, tak? Dla siebie tylko. Padło na przykład takie pytanie, no Arka Gdynia do końca kariery, to już wiemy, że nie, choć tego ci życzyliśmy. Znaczy, może się okaże. Może jeszcze może tak, no właśnie, to jest ciekawe, bo ciągle nie mówimy. Nie znajdę tak. I się okaże, no skończyłem bardzo. No właśnie, zaraz zadzwonią, że no, masz ten, no, odebrać strój i jedziemy dalej. Także jeszcze ciągle jest nadzieja. To jeszcze takie, nie wiem, czy to pytanie żartobliwe, czy nie, czy może na koniec kariery Chiny. No, bardzo chętnie. Turystyka. No właśnie, tak. Nie, no tam wiadomo, jaką kasą sypią, więc tak. bardzo chętnie bym tam zakończył. W Juanach, bodajże tak. Juany tam są, tak? Chyba jednostką. Pieniężną, no ale mniejsza o to. Paweł, a która bramka dla Arki najbardziej ci utkwiła w pamięci? Twoja oczywiście. Najbardziej. Właśnie nigdy nie było jakichś takich spektakularnych bramek, zawsze jakieś były, tak myślę, tyle ich było. No właśnie, ja też, jaka zatanka. Nie, no mi ta z Wisłą Płock, ja ci powiem. No właśnie tak, też tak myślę z tą Wisłą Płock, bo też taka... No, taka Messi. No właśnie tak. To właśnie nie wiem, czy bardziej błąd bramkarza, czy bardziej... Wiesz co, ja widziałem to za bramki, tak. No niekoniecznie był jego błąd. Ta piłka bardzo dziwnie leciała. No, tak właśnie, tak się prosto. Spadający liść, ale tuż nad murawą. Tak, no to chyba, to bardziej tak, najbardziej takie, no chyba ta bramka. Z różnych względów. Tu mam takie pytanie podchwytliwe, bo ja generalnie nie chciałem się do końca o to pytać, bo uważam, że to już jest takie wjeżdżanie z butami w jakieś twoje sprawy. Ale zadam wjadę z butami. Nie, ja to tak, znaczy to jest tak skonstruowane tu przez kibica. Co powiesz na temat dzielnicy, w której mieszkasz? Zakładam, że nie jest to Morena. No, Witomino. Aha, to Witomino. Nie, bardzo, bardzo ładne, bardzo mi się podoba. Szczególnie, że blisko stadionu. Stadion, no. Ach, no to teraz będą ludzie się czaić, jak będziesz jechał Witomino. Te kwiaty, co ci mówiłem, te dzieci w strojach lodowych, to no będzie tam. Nie dzisiaj przed wywiadem, bo dzisiaj to były korki, dzieci nie dojechały. Ale tam będą. Dobra. Tak, to jest pytanie, które już zadałem, czyli w jakiej roli widzisz się po zakończeniu kariery, w jakiej dzielnicy mieszkasz, już też wiemy. O, a teraz jeszcze na chwilę powrót do przeszłości, czyli jak uważasz, i przeszłość i przyszłość, czemu? Bo jak uważasz, jak sobie poradzi Huddersfield w pierwszym sezonie w Premier League? No na pewno ciężko, ale no są w stanie się utrzymać na pewno. Ale nie chcieli cię już teraz z powrotem? Chcieli, ale mówię nie no. Coś, chodzi się do dwa razy. Coś bliżej Gdyni, coś bliżej za daleko, no bo dojeżdżać codziennie to też za daleko. Nie, to bez sensu. Miesięczny to by kosztował, tak? Przede wszystkim. Ale no, tam trener, fajny trener. Uh-huh. Kiedyś współpracował z Kloppem i właśnie poszedł jakby sam teraz i...
i może stawiałbym, że się utrzymają. Tak. Ale nie będzie tu raczej precedensu Leicester. Nie, chyba już nigdy nie będzie. Chyba już nigdy. W naszym przypadku też, w przypadku Arki, bo już jesteśmy ograni, mamy Puchar Polski, żadna sensacja, jak powalczymy o mistrza. Tak, tak. Mówię ciągle my, bo ja Ciebie traktuję już jako Arkowca i Gdynianina, także. Miło. Zresztą myślę, że nie tylko ja. Ale na chwilę właśnie, bo nie tylko kibice Arki zadawali pytania, również swoich byłych klubów. Także zacytuję pytanie właśnie kibica Zawiszy, który się pyta, że za czasów właśnie Twojej gry w Zawiszy, jaki był najlepszy żart w szatni? Jak wspomina czasy w ogóle w Zawiskim Bydgoszczy, tak? Okay. I przede wszystkim pobyty w ekipie rezerw, gdzie kręcił dobrą bekę, cytuję dosłownie. Jak w Zawiszy? Myślę, czy powie, ale nie, no chyba się nie obrazi. Piotr Petarz miał BM-kę za 3 i kiedyś po jakimś meczu trochę dłużej zostaliśmy w szatni pogadać i wychodzimy i jego auto akurat właśnie za 3 stało i otwarte. No i no to otworzyliśmy i popchnęliśmy na środek boiska bocznego i bramkami ten zakreśliliśmy. Nie obrażę się. Nie, właśnie nie. Ja się śmiał właśnie, tylko no, problem, żeby zjechać, nie, z murawy. Troszkę i właśnie to tak na gorąco, że tak powiem, mi utkwiło najbardziej. Samochód stoi do dzisiaj. No właśnie, tak zakopany, nie może wyjechać. Dobrze, że Michałowi tu na przykład nie próbowałeś zrobić takiego duchciku. No, trochę za ciężki. Za ciężki, tak? Oczywiście nie Michał, tylko samochód. No teraz tak, teraz tak, tylko teraz samochód. Tak, zdecydowanie. Jeszcze takie jedno pytanie, bo staram się wyciągnąć jak najwięcej właśnie dla tych kibiców, bo w końcu nie zareagują na naszą prośbę o pytania, nie? Jak będziemy zadawać. Może dosyć trywialne, ale też mnie ciekawi. Chodzisz po ulicach w Gdyni, jesteś rozpoznawany? No jestem czasami tak. W sensie pozytywnym, nie żeby uciekać. Nie, teraz w pierwszym sezonie tak, a to już... Teraz już nie musisz uciekać. Czasami tak. No też jest to miłe, czy ktoś autograf, czy zdjęcie, no to zawsze miło. No to Paweł, czego Ci życzyć? Ja Ci życzę tego, czego Ty byś sobie sam życzył. Tego rozpoznawania bez ucieczek, tak? Na ulicach Gdyni, ale myślę, że to już tak będzie. No, pozostanie już w tej Gdyni, ale myślę, że to już nie jest kwestia życzenia, tylko stwierdzenia jakiegoś tam faktu. Oczywiście pomijając fakt, że jeszcze Twoja kariera będzie jakoś tam się toczyć. No i co, uśmiechu to ja Ci nie życzę, bo tego masz ciągle, tak? Także jak najlepszych wspomnień, zawsze tego, żeś był na tej ulicy rozpoznawany. No i ciągle tego dystansu, którego warto się od Ciebie uczyć. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Ach, dzięki Panu.